Odstraszanie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu ogrodowy, ultradźwiękowy odstraszacz zwierząt renomowanej brytyjskiej firmy STV. Odstraszacz STV 620 skutecznie odstrasza takie zwierzęta jak psy, koty, lisy i inne. Odstraszacz posiada wbudowaną fotokomórkę wykrywającą ruch w odległości do 12 metrów i w zakresie 180 stopni, co przekłada się na skuteczną ochronę terenu około 220 m2. Po wykryciu ruchu przez fotokomórkę odstraszacz aktywuje się na 25 sekund, wydaje przy tym ultradźwięki niesłyszalne dla ludzi, natomiast słyszalne i bardzo nieprzyjemne dla odstraszanych zwierząt. Teraz pokażę Państwu, jak odstraszacz działa oraz jak należy go zamontować. Odstraszacz STV 620 może być zasilany na dwa sposoby. Albo poprzez zestaw baterii 1,5V, czyli standardowych paluszków, albo poprzez adapter sieciowy, który również jest dostępny w naszym sklepie internetowym. I tak, pod spodem urządzenia znajdziemy komory na baterię. Jest tutaj taka zawleczka. Możemy pociągnąć za ten sznurek i wyciągamy taką oto plastikową komorę, do której umieszczamy baterię. A są to standardowe, popularne paluszki. Producent zaleca, by stosować alkaliczne baterie wysokiej jakości. Tak przygotowaną komorę zamykamy i umieszczamy wewnątrz urządzenia. Zamykamy wieczko. W tym momencie nasz odstraszacz jest już gotowy do pracy. Pod spodem urządzenia znajdziemy również włącznik. Przełączamy go w pozycję on. W tym momencie urządzenie już działa. Po wykryciu ruchu przez fotokomórkę zaczynają aktywować się ultradźwięki. Po wykryciu ruchu dwa wbudowane głośniki wydają z siebie. Po wykryciu ruchu dwa wbudowane głośniki emitują ultradźwięki, a dodatkowo o aktywności urządzenia informuje nas ta czerwona dioda. Natomiast ten przycisk służy do przetestowania urządzenia. Kiedy naciśniemy go, urządzenie zmieni częstotliwość wydawanych dźwięków na taką słyszalną przez ludzi, aby zademonstrować, w jaki sposób dźwięki odbierają zwierzęta. Jak Państwo widzą, oprócz samego odstraszacza w zestawie otrzymujemy kilka dodatkowych elementów, a służą one do montażu urządzenia. Pokażę teraz Państwu, jak to zrobić. Ten aluminiowy element służy do podwyższenia urządzenia, tak by odstraszacz działał na optymalnej wysokości do odstraszania zwierząt. Łączymy ze sobą te dwa elementy. To jest podstawa, na której będzie stał nasz odstraszacz. Łączymy ją w ten sposób. Natomiast ten zaostrzony bolec służy do umieszczania urządzenia w gruncie. Bolec ten umieszczamy w naszej aluminiowej rurze. I w tym momencie możemy wbić go w ziemię, tak by urządzenie oparło się na podstawie, a bolec ten utrzymywał je bezpiecznie, tak by nie przewróciło się. Alternatywnym sposobem montażu urządzenia jest zawieszenie odstraszacza na płocie czy ścianie budynku z wykorzystaniem tego otworu oraz dołączonej do zestawu śrubki. Producent podaje, że jeden zestaw markowych baterii powinien wystarczyć na około 3-4 miesiące pracy urządzenia. Warto zaznaczyć, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla zwierząt, a wydawane przez nie ultradźwięki są po prostu dla nich nieprzyjemne. Dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt. www.odstraszanie.pl